Cześć, nazywam się Piotr Wojtków, jestem członkiem Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów KOU. Dzisiaj pokażę Wam, na czym polega nasza praca na przykładzie psa o imieniu Nesta. Zapraszam. Ze względu na problemy z zachowaniem Nesty, niestety nie możemy zapraszać do domu gości. Nesta szczeka na domofon, szczeka na dźwięki na klatce schodowej. Natomiast to spacery tak naprawdę są bardzo dużym problemem dla nas, dużym stresem i szarpaniną, bo Nesta oszczekuje wszystkie napotkane psy, wszystkich rowerzystów, a nawet zdarza się naszczekać na nietypowo wyglądające osoby. Pracę z psem zaczynamy od wywiadu i obserwacji zachowania. Dokładna obserwacja zachowań oraz informacje dotyczące doświadczeń i przeszłości psa, rutyny dnia, stanu zdrowia i przebytych chorób, diety pozwalają rzetelnie ocenić problem. Dzięki dokładnemu wywiadowi dowiedzieliśmy się, że Nesta we wczesnym szczenięctwie nie miała możliwości poznania wielu dźwięków, ludzi, zwierząt, przedmiotów, które wywołują dziś u niej lęk. Podczas oceny bierzemy pod uwagę emocje, które odczuwa pies w sytuacji problemowej, jego ogólny nastrój oraz stopień zaspokojenia potrzeb. Tak jak w przypadku oszczekiwania gości czy innych psów, zachowania Nesty wywołane są odczuwalnym strachem. Tak w przypadku oszczekiwania rowerów, Nesta odczuwa głównie przyjemność. Ocena problemów pomaga przygotować ramowy plan pracy oraz pierwsze wskazówki, w jaki sposób postępować z psem. Wyznaczane są także pierwsze cele do zrealizowania. U Nesty w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy pracę nad zmianą zachowania w stosunku do gości. Ponieważ zachowanie wywoływane było poprzez odczucie strachu, podstawą pracy było skojarzenie obecności gości z czymś miłym i przyjemnym, jak wydawanie przez nich jedzenia. Nesta już coraz spokojniej zachowuje się przy gościach. Możemy rozpocząć pracę nad oszczekiwaniem dźwięku dzwonka i pukania do drzwi. Nagradzamy psa za spokojne zachowania, gdy słychać dźwięk dzwonka czy pukania do drzwi. Brawo, super! Tak jest! Jeszcze bliżej. Brawo, dobry pies, super! Z racji tego, że Nesta zaczyna poznawać inne psy, a spotkania te nie kończą się konfliktem, zaczyna rozumieć, że nie są one dla niej zagrożeniem. Teraz o wiele łatwiej jest skupić swoją uwagę na opiekunie. Nolek! Jeżeli teraz pójdź kółeczkiem, omijając Nolka i klik nagroda. Teraz bardzo ładnie, super. Istotnym punktem w pracy z Nestą było znalezienie do kontaktu takich psów, które nie zachowają się wobec niej agresywnie, ani się jej nie wystraszą. To bardzo ważna lekcja dla Nesty, ponieważ uczy się nawiązywać przyjacielskie relacje z innymi psami oraz uczy się, że inne psy nie są dla niej zagrożeniem. Ważnym elementem przy pogoni za rowerzystami było znalezienie techniki, która pomoże uspokoić Nestę. Bardzo dobrze sprawdziło się przykucnięcie przy psie, sprawia to, że pies uspokaja się i daje możliwość nagradzania spokojnych zachowań. Metody pracy behawiorystów KOU, wnikliwy wywiad oraz obserwacja zachowań zwierzęcia oraz jego opiekunów, poznanie zwierzęcej psychiki pozwalają w naszej pracy rozwiązywać problemy, unikając technik awersyjnych. Poprzez wspólną pracę zacieśniamy tak ważną więź człowiek-zwierzę.